Inowrocławskim Magazynie Miejskim. Witam Państwa, Artur Kisielewicz. Co dziś zobaczymy w programie? Miasto wprowadza dodatkowe działania w związku z pandemią koronawirusa. Rozmowa dnia. Inowrocławski ratusz wprowadza dodatkowe działania w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa. Na terenie miasta, zgodnie z zarządzeniem rządu, zamknięte zostały placówki oświatowe, kulturalne oraz sportowo-rozrywkowe. Szkoły zamknięte są od poniedziałku, jak Państwo wiecie. Już dzisiaj właściwie dzieci mogą do szkoły nie przyjść, jutro. Przedszkola, żłobki, wszystkie obiekty służące kulturze. Jak również od dnia dzisiejszego zamykamy baseny. To są działania profilaktyczne, które mają przyczynić do tego, żeby koronawirus nie rozprzestrzeniał się tutaj na terenie Inowrocławia, żebyśmy mieli poczucie większego bezpieczeństwa, bo tu chodzi o życie. Wszystkie imprezy masowe odwołane są już od dawna. Te, które nie mają charakteru imprez masowych, tych powyżej 1000 uczestników, również są już odwoływane w tej chwili. Także jeżeli chodzi o możliwość spotkania, to pozostają jedynie restauracje, kawiarnie na terenie Inowrocławia. I taka sytuacja potrwa przynajmniej przez najbliższe 2 tygodnie. Co potem? Tego to nikt nie wie. Korzystając z tej rozmowy tutaj z Państwem, chciałbym zaapelować do mieszkańców Inowrocławia o to, żebyśmy nie ulegali jakiejkolwiek panice. To po pierwsze, a po drugie, apeluję o taką szczególną empatię, bo mieszkańców Inowrocławia wyróżnia empatia. Natomiast w tym przypadku o szczególną empatię wobec sytuacji ludzi starszych na terenie naszego miasta, naszych mieszkańców przecież, którzy w tej trudnej sytuacji powinni nie opuszczać swoich mieszkań, bo rzadko to czynić. Ktoś powinien im pomóc. Pomagają starszym, samotnym mieszkańcom Inowrocławia pracownicy MOPS-u. Pracownicy MOPS-u dostali polecenie, aby kosztem, i tu proszę mi wybaczyć użycie tego słowa, innych rodzin, rodzin wielodzietnych i wieloosobowych, ale skupić jednak swoją uwagę, swoją energię i swój czas na osobach samotnych. Jeżeli to jest konieczne i potrzebne, Państwo widzicie tak po sąsiedzku konieczność dokonania zakupu chociażby dla swojego sąsiada, pomóżcie. Jeżeli nie możecie sami pomóc, z różnych względów, to bardzo proszę o taki sygnał do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, nawet do Straży Miejskiej, której dyżur jest pod telefonem przez 24 godziny na dobę i już strażnicy będą wiedzieli, z kim się skontaktować i kto może pomóc. W przypadku oczywiście wystąpienia objawów koronawirusa przypominam jedynie, że stacja sanitarno-epidemiologiczna jest właściwa, aby podjąć odpowiednie działania. Pewne zasady bezpieczeństwa związane z dezynfekcją wprowadza także ratusz w związku z obsługą interesantów, ale również MPK. Tak. W wszystkich naszych jednostkach, naszych miejskich, podległych prezydentowi miasta, takie zasady wprowadziliśmy już dawno, bo kilkanaście dni temu. Zachowania szczególnej czystości, higieny w miejscach, za które odpowiadamy. Od autobusów rozpoczynając, autobusy są częściej myte, ale również dezynfekowane, w szczególności poręcze, przyciski. Podobny sposób postępujemy tu w ratuszu oraz w innych budynkach Urzędu Miasta. Pracownicy przechodzą kilka razy dziennie ze środkiem dezynfekującym o działaniu niszczącym wirusy i odkażają tak na wszelki wypadek klamki, balustrady, przyciski. To jest to, co możemy zrobić. Zachować szczególną dbałość o higienę, o czystość. I to dotyczy obiektu, za które ja ponoszę odpowiedzialność. Natomiast każdy z nas, każdy mieszkaniec musi zadbać w swoim własnym gospodarstwie o zastosowanie podobnych zasad. Tego wymaga sytuacja w tej chwili.
Takimi zasadami powinniśmy się kierować, ale jeszcze raz podkreślę, nie ulegajmy panice. Nie ulegajmy panice, bo proszę Państwa, to też może nam wiele problemów zrodzić. Nam, mam na myśli nas wszystkich. Marcin Glepiek, witam i zapraszam na kolejną rozmowę dnia. Dzisiaj w naszym studiu jest prezes Kujawi Inowrocław Sławomir Roszak. Witam serdecznie. Witam. No, rozmawiamy w takich trochę innych okolicznościach, bo sytuacja związana z rozprzestrzenianiem się koronawirusa trochę utrudnia życie nie tylko instytucjom kulturalnym, nie tylko szkołom, ale także klubom sportowym, także Kujawi Inowrocław. Ale myślę, że warto porozmawiać na kilka tematów. Przede wszystkim chciałem poruszyć sprawę przygotowań do rundy wiosennej. Mam nadzieję, że ona niebawem ruszy. Możecie być zadowoleni, bo właściwie wszystkie sparingi wygrane. Ja wiem, że sparingi to nie mecze, no ale to jest jakieś zawsze światło w tunelu. Tak, no wiadomo, okres przygotowawczy zimowy jest cięższy niż letni. Też jest więcej troszeczkę czasu dla trenera, ale dla zawodników na pewno większe obciążenia. No, tym bardziej cieszy, że przy tych obciążeniach, które trener Nadolski zadał chłopakom, no dosyć dobrze wyglądali w sparingach. Wiadomo, że też zimą to płyta, nawet sztuczna nawierzchnia bez śniegu, ale też, no, też nie ma tej walki, czyli typowo piłkarskie granie. Wiadomo, że w lidze na powierzchni trawiastej no, jest troszeczkę większego kontaktu, jakby no, zawodnicy bardziej się poświęcają, czy na ślizgu grają, czy tak jakby krycie jest bardziej optymalne, więc tu może jest gorzej, no, ale jeśli chodzi o takie typowo piłkarskie granie, no to pokazaliśmy, że chłopacy mają te umiejętności i te bramki w każdym sparingu strzelali, co cieszy, bo wiadomo, że wygrane nakręcają morale w zespole. No kwestie oczywiście dochodzą jeszcze finansowe, bo wiadomo, że im lepiej w klubie z finansami, tym cała organizacja w klubie tych wszystkich wydarzeń sportowych, treningów, meczy jest na lepszym poziomie, to na pewno zawodnicy też nie zaprzątają sobie tym głowy, a skoncentrowani są tylko na właśnie meczach piłkarskich. Z kim udało się zagrać w ramach rundy sparingowej? No na pewno już może teraz w harmonogramie nie powtórzę jakby tak jak terminy początkowe, ale wygraliśmy z Notecianką Pakoś, z BKS-em Bydgoszcz, z Polonią Bydgoszcz, Złotniki Kujawskie, tak, graliśmy sparing, pojechaliśmy do Szubina. To trochę tych meczów było. Tak, to typowa czwarta liga i piąta tutaj. Z Łukietkiem Rzeź Kujawski też wygraliśmy właśnie. Też poprawił Wam się humor po ostatnim wygranym meczu w ramach pucharowych rozgrywek. Wygraliście to ładnie, 4-0 z Cyklonem Kończewice. Tak, no przewagę mieliśmy. Wiadomo, że Cyklon również tam swoje zagrożenie u siebie tak jakieś było pod bramką, także tutaj na pewno dobra postawa bramkarza i linii obrony, że jednak nie straciliśmy bramki, ale 4-0 na pewno idzie świat. Jest to piątoligowiec na w miarę dobrym poziomie, co prawda grupy tej bydgosko-toruńskiej, ale na pewno to był dobry sprawdzian dla chłopaków. Grali już na nawierzchni trawiastej, co prawda było lekko miękko, że tak się wyrażę. Były te ciężkie też warunki do grania w piłkę, ale na pewno rywal w stawce o coś pokazał i na pewno tą walkę, z którą trzeba się później zmierzyć właśnie w lidze. Tak ogólnie, jakie plany na tę rudę wiosenną? Uciekać się z tych dolnych miejsc? No niestety, jak co roku, jesienią troszeczkę nam finanse jakby nie pozwalają, żeby było spokojnie w klubie. Gdzieś tam też te morale uciekają. No i ta runda jakby się na tak samo jak zeszłe, no gdzieś tam 12, 10, 14 miejsce zazwyczaj mamy. Runda wiosenna zazwyczaj lepiej wygląda. Jesteśmy po okresie przygotowawczym. Mamy jakby no też dotacje i inne świadczenia od sponsorów i pieniężne, więc tutaj na pewno łatwiej w klubie o dobre morale i walkę o punkty. No tutaj liczymy na to, że tak samo wiosną będziemy brylować na boiska. Jak wiemy, zawsze udaje nam się w pierwszą połowę tabeli doskoczyć. Nie tylko uciekamy od strefy spadkowej, ale później bijemy się nawet o miejsca 4-8 co najmniej. To teraz jeszcze chcę zapytać o wzmocnienia. Wiem, że powrócił do Was Hubert Majtczak. Czy jeszcze coś nowi zawodnicy? Tak, no spróbujemy też. Mamy kontakt z Akademią Piłkarską w Tbilisi, tam z Gruzji. Mamy dobry kontakt, też staramy się jakby tych promować z zawodników
z tamtego rejonu, wiadomo, że to też jesteśmy jakimś przystankiem dla nich. Nie tutaj, nie będą tutaj jakby pewnie mieszkać na zawsze, ale z drugiej strony to też jest taki piłkarski biznes. No, jeśli on potrenuje u nas, pogra, my też te prawa ewentualnych takich świadczeń, bo to wynika z tego Solidary Fair Play, tam z transferów innych. No, jeśli któryś zrobiłby karierę na zachodzie, wiadomo, że no, kilka euro, że tak się wyrażę, może dla nas też być, więc tutaj jakby jest ten pomysł na realizację jakby tych zadań tutaj. Wiadomo, że też jeśli ktoś dobre ma umiejętności, zawsze pomoże nam w danym półroczu czy roku gry w piłkę nożną. Do tego przede wszystkim i tak nie zmieniamy plan, czyli wychowankowie naszej drużynie. Dlatego teraz Hubert Majczak doszedł. Co prawda zrobił sobie przerwę od naszego klubu na czas nauki szkolnej. Wybrał SMS Wocławek. No wiadomo, że to też dla niego był jakiś postęp. Mieli więcej tej piłki nożnej jakby na tych zajęciach, więc na pewno zrobił też i dobre postępy, wraca do nas, z tego się bardzo cieszymy, kolejny młodzieżowiec właśnie w składzie, no i też czekamy na kolejnych wychowanków, którzy zasilą poprzez swoją walkę, właśnie ambicje w rywalizacji na treningach, w meczach właśnie wiosennych. To teraz o tych najmłodszych piłkarzach, bo tak na początku roku odbył się turniej Legia Warszawa, przyjechała, sporo się działo, nawet nasi dobrze się zaprezentowali, to też procentują tego typu imprezy. Tak, no przypomnę, że 2007 to był ten pierwszy rocznik, który zagrał w turniejach Legii Warszawa, teraz okazję zmierzenia się z tak dobrym rywalem, to 2010 rocznik, jesienią grali w Warszawie, zaproszeni byli na turniej, tutaj byli w styczniu, czyli na halowych tutaj rozgrywkach, wiadomo, że to dla nich jest duża frajda. Przyjeżdżają zespoły też z innych miast Polski, które są również partnerami Legii Warszawa. No, nie chodzi o rywalizację, ale chodzi o to generalnie, żeby się sprawdzić. Tak, tak. Zobaczyć. Także dla dzieciaków duża frajda. I też nie ukrywamy, że w międzyczasie koordynator ogląda w tych rocznikach sobie chłopaków. Wspomnę, że w 2009 roczniku, rok wcześniej, zagrał bardzo dobry turniej Krzysiu Karbownik, nasz tutaj zawodnik, i został zaproszony do Warszawy. Już był z rodzicami, Legia Warszawa ugościła ich jakby na swój koszt. Brał udział w treningach, chcieli jakby poobserwować, jak Krzysztof się pokaże się właśnie na treningach, wysoka poprzeczka, tak, w tym danym roczniku. Mają też na uwadze go zapraszać w kolejnych latach i oczywiście tutaj jest też jakby prognostyk to jest zaleta jakby tej współpracy, tak, czyli też promowanie się tych małych, młodych zawodników do wyższych lig. No właśnie, bo to w sumie sporo grup trenujecie, 10 grup, no ale w kontekście ostatniej miejskiej dotacji, dokładnie nie pamiętam, ponad 80 tysięcy. Wydawałoby się, że dużo, ale koszty prowadzenia tak dużego klubu, gdzie, tak jak mówiłem, jest 10 grup, są spore. Tak, no my budżet w tym momencie zamykamy około 400 tysięcy i to mogę powiedzieć, to jest na pogranicze ekonomii, tak? Czyli praktycznie bez żadnych jakby większych wydatków na coś, co jest te minimum, czyli minimum zorganizowanie meczu, pojechanie właśnie na transport, opłacenie z trenerów, no i ewentualnie jakieś premiowanie drużyny pierwszej w czwartej lidze, no bo wiadomo, że w tej lidze co nieco tam chłopacy mają, to nie są duże stawki, ale jakby całokształt tego budżetu, no 400 tysięcy to trzeba uzbierać. Wiadomo, że może inne kluby powiedzą, że Kujawia dostała najwięcej. No szkolimy już ponad 250 zawodników, rozwijamy się też co do współpracy właśnie Legii. Trenerzy jeżdżą na staże do Legii Warszawa, też uczą się jak od najlepszych. Miejmy nadzieję, że zaprocentuje to w przyszłości, a nie da się ukryć, że no jednak piłka nożna jest największą dyscypliną, nawet w Polsce, którą uprawiają chłopacy, więc jakby o te sukcesy też trudno. Bo... Z tym, że, ale trzeba od razu zaznaczyć, że Kujawie i Inowrocław to nie tylko piłka nożna, bo też jest i sekcja bokserska. Chciałem właśnie tu wspomnieć, że trudno o sukcesy piłki nożnej, bo wiadomo, że rywalizacja duża, ale na szczęście mamy też jakby sekcję boksu, czyli mówię na szczęście, bo wiadomo, że to jest troszeczkę na ten moment niszowa dyscyplina. Kiedyś, jak były te olimpijskie sukcesy, jakby boks był bardziej w Polsce rozpowszechniony. No tutaj jakby staramy się odbudować te tradycje bokserskie w Inowrocławiu. Jest Kujawie Inowrocław, sekcja bokserska. Sala znajduje się na ulicy Świetne warunki Andrzeja. Tak, mamy też zakupiony
ring z Urzędu Miasta. Tutaj wiadomo, że ten ring daje naprawdę dużo. To jest jakby już poczucie tej przestrzeni do trenowania w razie zawodów. Ale sukcesy się pojawiają. Tak, no na ten moment był mały przełom, przemiany takie mieliśmy też w tej sekcji w zeszłym roku. W tym roku udało się już pojechać na Mistrzostwa Województwa, to tak zwane Mistrzostwa Okręgu. Z tego, co słyszałem, bo to jest dosyć świeży temat, będziemy komunikować oczywiście tu w mediach w tym temacie. Chyba 5 medali, 1 złoty, 2 srebrne, 2 brązowe. Tylko mówię, to jest nieoficjalna informacja, muszę to wszystko po prostu sprawdzić dokładnie. No i też będą eliminacje właśnie do Mistrzostw Polski. Przypomnę, że już za moich czasów, jak w 2013 tutaj przybywałem i objąłem jakby tą pozycję prezesa, żeby tutaj starać się organizować coś sportowego w Inowrocławiu, no medale były, Mistrzostw Polski. No i troszeczkę no, było to załamanie jakby tych chłopaków. Na szczęście z powrotem mamy w kogo inwestować i mamy kogo wysyłać na te właśnie eliminacje. Choćby już te sukcesy na poziomie wojewódzkim są, więc miejmy nadzieję, że też coś się w tym roku wydarzy na poziomie ogólnopolskim. Czego oczywiście życzę. Dziękuję bardzo za przybycie do studia. A przypomnę, moim Państwa gościem był Sławomir Choroszak, prezes Kujaw i Inowrocław. I to już wszystko na dziś w Inowrocławskim Magazynie Miejskim. Dziękuję za spotkanie. Do zobaczenia.